przy dłońmi jego skronie, usiłowała go podnieść, lecz sama pochyliła się przy nim tak, że ustami dotknęła jego włosów. I przez chwilę zmagali się tak w upojeniu ze sobą i z miłością, która pchała jedno ku drugiemu. Lidia podniosła się wreszcie i uciekła, czując płomień w żyłach i zawroty w głowie. Lecz to była kropla, która przelała ostatecznie pełny już kielich. Winicjusz nie domyślił się, jak drogo przyjdzie mu opłacić szczęsną chwilę, lecz Lidia zrozumiała, że teraz ona sama potrzebuje ratunku. Noc po owym wieczorze spędziła bezsennie, we łzach i na modlitwie, z poczuciem, że niegodna jest się modlić i że nie może być wysłuchaną. Nazajutrz wyszła wcześnie z kubikulum i wywoławszy Kryspa do ogrodowego letnika pokrytego bluszczem i zwiędłymi powojami, otworzyła mu całą duszę, błagając go zarazem, by pozwolił jej porzucić dom Miriam, albowiem nie ufa już sobie i nie może przemóc w sercu miłości dla Winicjusza. Kryspus, który był człowiekiem starym, surowym i pogrążonym w ciągłym uniesieniu, zgodził się na zamiar opuszczenia domu Miriam, lecz nie znalazł słów przebaczenia dla grzesznej wedle jego pojęć miłości. Serce wezbrało mu oburzeniem na samą myśl, że owa Lidia, którą opiekował się od chwili ucieczki, którą pokochał, utwierdził w wierze i na którą patrzył dotychczas jak na białą lilię wyrosłą na gruncie nauki chrześcijańskiej i nieskażoną żadnym tchnieniem ziemskim, mogła znaleźć w duszy miejsce na inną miłość niż niebieską. Wierzył dotąd, że nigdzie w całym świecie nie biło czystsze serce na chwałę Chrystusa. Chciał ją mu ofiarować jak perłę, jak klejnot i drogie dzieło rąk własnych, więc doznany zawód napełnił go zdumieniem i goryczą. Bogu ofiaruję mój zawód i moją boleść, mówił. Ależ ty zawiodła i Zbawiciela, boś zeszła jakoby na bagno, którego wyziewy zatruły ci duszę. Mogłaś ofiarować ją Chrystusowi jako naczynie kosztowne i rzec mu, wypełnij je Panie łaską, a wolałaś ofiarować słudze złego ducha. Niechaj ci Bóg przebaczy i niechaj zmiłuje się nad tobą, gdyż ja, póki nie wyrzucisz węża, ja, który miałem cię za wybraną, i nagle przestał mówić, albowiem spostrzegł, że nie byli sami. Przez zwiędłe powoje i przez bluszcze, zieleniające się jednako latem i zimą, ujrzał dwóch ludzi, z których jeden był Piotr Apostoł. Drugiego nie mógł zrazu rozpoznać, albowiem płaszcz z grubej włosianej tkaniny, zwanej cilicjum, zasłaniał mu część twarzy. Kryspowi wydawało się przez chwilę, iż był to Chilon. On zaś, usłyszawszy podniesiony głos Kryspa, razem z drugim wszedł do letnika i usiadł na kamiennej ławce. Towarzysz Piotra odsłonił wówczas twarz, była chuda, łysiejąca czaszka pokryta po bokach kędzierzawym włosem, z zaczerwieniowymi powiekami i z zakrzywionym nosem, brzydka i zarazem natchniona, której Kryspus rozpoznał Pawła Starsu. Lecz Lidia, rzuciwszy się na kolana, objęła ramionami jakby z rozpaczą nogi Piotra i przytuliwszy swą nękaną głowę do fałd jego płaszcza, pozostała tak w milczeniu. A Piotr rzekł: pokój duszom waszym. I widząc dziecko u swych nóg, zapytał, co się stało. Wówczas Kryspus począł opowiadać wszystko, co mu wyznała Lidia, jej grzeszną miłość, jej chęć ucieczki z domu Miriam i swój żal, że dusza, którą chciał ofiarować Chrystusowi i czysta jako łza, zbrudziła się ziemskim uczuciem dla uczestnika wszystkich zbrodni, w których grzęznął świat pogański, które wołały o pomstę Bożą. Lidia w czasie jego słów obejmowała coraz silniej nogi apostoła, jakby chcąc przy nich szukać ucieczki i wyżebrać choć trochę litości. Apostoł zaś, wysłuchawszy do końca, pochylił się i położył zgrzybiałą rękę na jej głowie, po czym podniósł oczy na starego kapłana i rzekł: Kryspie,
Żaliś nie słyszał, że mistrz nasz ukochany był w Kanie na godach i błogosławił miłość między niewiastą i mężem? Kryspowi opadły ręce i spojrzał ze zdumieniem na mówiącego, nie mogąc słowa przemówić. A ów, pomilczawszy chwilę, spytał znowu: Kryspie, zali mniemasz, że Chrystus, który dopuszczał Marii z Magdali leżeć u nóg swoich i który przebaczył jazno grzesznicy, odwróciłby się od tego dziecka czystego jak lilie polne? Lidia z łkaniem przytuliła się jeszcze silniej do nóg Piotrowych, zrozumiawszy, że nie próżno szukała przy nich ucieczki. Apostoł podniósł się. Powiedział do niej: póki oczy tego, którego miłujesz, nie otworzą się na światło prawdy, to ty unikaj go, aby nie przywiódł cię do grzechu. Lecz módl się za niego i wiedz, że nie masz winy w miłości twojej, a iż chcesz się chronić pokusy, przeto ta zasługa policzona ci będzie. Nie martw się i nie płacz, albowiem powiadam ci, że łaska Zbawiciela nie opuściła cię i że modlitwy twoje zostaną wysłuchane. Po smutkach zaś poczną się dni wesela. To rzekłszy, położył obie dłonie na jej włosach i wzniósłszy w górę oczy, pobłogosławił ją. Z twarzy świeciła mu nadziemska dobroć. Lecz skruszony Kryspus począł się z pokorą usprawiedliwiać. Zgrzeszyłem przeciw miłosierdziu, rzekł, ale mniemał, że dopuszczając do serca miłość ziemską, zaparła się Chrystusa. Piotr zaś odpowiedział: po trzykroć się go zaparłem, a jednak przebaczył mi i kazał paść baranki swoje. I dlatego kończył Chrystus, że Winicjusz jest augustianinem. Chrystus kruszył twardsze jeszcze serca, odrzekł Piotr. Na to Paweł z Tarsu, który milczał dotąd, przyłożył palce do swej piersi i wskazując na siebie, rzekł: jam jest, którym prześladowywał i porywał na śmierć sługi Chrystusa. Jam podczas kamieniowania Szczepana pilnował szat tych, którzy go kamieniowali. Jam chciał wyplenić prawdę po wszystkiej ziemi, którą zamieszkają ludzie. A jednak mnie to przeznaczył Pan, abym ją po wszystkiej ziemi opowiadał. I opowiadałem ją w Judei, w Grecji, na wyspach i w tym bezbożnym świecie, gdym po raz pierwszy jako więzień w nim mieszkał. A teraz, gdy mnie wezwał Piotr, mój zwierzchnik, wstąpię do domu tego, aby ugiąć tę dumną głowę do nóg Chrystusowych i rzucić ziarno w tę kamienistą rolę, którą użyźnił Pan, aby wydała plon obfity. I powstał. Kryspowi zaś ten mały, zgarbiony człowiek wydał się w tej chwili tym, czym był w istocie. To jest olbrzymem, który wzruszy świat z posad i zagarnie ludy i ziemię.